Witam. Dzisiaj kontynuujemy porady na temat przenoszenia gołębi młodych do gołębnika lotowego. Wcześniej przebywały w tym gołębniku. Kilkakrotnie przenosiłem je z tego gołębnika i poprzez wlot wpuszczałem do gołębnika lotowego. Już zazębiło. Trwało to około 7 razy. Czyli tutaj wykazały się dużą inteligencją, by załapać, zazębić, o co chodzi. Tak więc na dzień dzisiejszy przebywają w gołębniku lotowym zarówno gołębie dorosłe, jak i gołębie młode. Teraz następny etap następuje rozdzielenie według pogłowia. A więc tak, dorosłe samiczki muszę przenieść do gołębniczka osobnego. Ten jest tak skonstruowany do metody dowieństwa totalnego, metody obiegowej, że będą przebywać w jednej ćwiartce. Natomiast gołębice młode jeszcze przebywają razem z gołębiami dorosłymi, ponieważ muszą zapoznać się z celkami lęgowymi, mogą je wabić starsze samczyki, wówczas będą stymulować ich takie przywiązanie do gniazda. Tak więc około miesiąca jeszcze będą razem. Później gołębice tegoroczne przeniosę również do gołębic starszych i nastąpi właściwa metoda obiegowa i dopóki jastrzębie nie wykażą się aktywnością, będą loty wykonywać raz dziennie, na przemian, raz samczyki, raz samiczki, tak jak w metodzie dowieństwa totalnego. Jest to o tyle dobre, że będą przyuczone już do przyszłego sezonu, jak postępować, jak lotować. Mam tutaj kilka gołąbków późnych, które jednak lotowałem, żeby dać im szansę przywiązania się do gołębnika. To jest poranek po pstrym Karolu. Ten gołąbek, pierwszy rzut 30 km, oczywiście lot grupowy, później 70, znowu 30, 70 i jak widać kapitalnie sobie poradził. Będzie to samczyk poranek. Siostra z gniazda, bardzo urodziwa, łatwa do rozpoznania w powietrzu. Ten gołąbek o imieniu Ranek, aczkolwiek to rankowa chyba będzie. No, także bardzo urodziwy gołąbek. Również ten cykl szkoleń przeszedł 30-70, 30-70 i w przyszłym roku już będzie normalnie lotowany. Te gołąbki już mają szóste piórko, rzucają, tak więc na pewno do końca grudnia się wybierze. Tutaj jeszcze pokażę grupkę moich Ardenów w połączeniu wnuka z babką na samiczkę Van de Wegen. Te gołąbki również pierwszy rzut 30-70, 30-70 wykazały się wolą powrotu. Tutaj dodatkowo podpowiem młodym hodowcom, że samczyki mają czarny pigment na lotkach czy sterówkach. Tak u czerwonych rozpoznajemy płeć. Samczyki mają czarne paseczki na lotkach, taką pigmentację. Łatwiej w ten czas jest łączyć pary. Natomiast gniazda z imbredu wyszła samiczka z białą szyjką. Też bardzo atrakcyjna. Ona ma co prawda zabarwienie na sterówce, ale to jest brązowawe, tak więc to nic nie znaczy. To jest po prostu samiczka. Tak więc też ten etap szkolenia przeszła. To są Ardeny Ryszarda. Tak więc scalając naszą wiedzę, przenoszenie gołębi młodych po lotach gołębi młodych z gołębnika młodych do lotowego. Trwało to kilka razy, do 7 razy. Przenosimy przez wlot, puszczamy i tak to trwa. Tutaj dzisiaj przepakowuję gołąbki już do paczki, do wysyłki. Takie paczki produkuje Ekstra. Kompleksowe wyposażenie gołębników i akcesoria do hodowli gołębi. M. Barto, czyli Tomasz Bartosiewicz, Robawy 23A 11 440 Reszel. Telefon 696 050 431. Dodam, że te klatki są bardzo fachowo zrobione, dokładnie z pietyzmem. Domówiłem w tej chwili siodełka, ponieważ siodełka, o, to mam mu takie młódeczki, będę wysyłał, siodełka dla gołębi młodych, ponieważ ten gołębnik przebudowuje łącznie 10 metrów bieżących tych siodełek plus cele lęgowe, takie, które mogą służyć do parowania, również do przebywania tam jakiejś parki zarodowej w pierwszym etapie, zanim się zapoznają. One są po 100 zł, ale naprawdę ich wykonanie jest bardzo dobre.
Tak więc polecam tutaj producenta tych akcesoriów dla gołębi, ponieważ jest to niezwykle dokładna, rzetelna robota, która procentuje potem, że się dobrze sprząta, to jest to funkcjonalne, a przede wszystkim trwałe. Tak więc dzisiaj pojedzie ta grupka gołąbków do pana Łukasza, już oczekuje ich, z pewnością będzie z nich zadowolony. Dodam, że polskie gołębie są najlepsze na świecie, o tym świadczy wielość złotych medali olimpijskich. Najgorsze w tej chwili są niemieckie gołębie, beznadziejne, ponieważ loty skracają, lotują tylko przy ładnej, słonecznej pogodzie. Loty 200 km, 300, jeden lot w sezonie 600 km, a i on często bywa skracany, gdy tylko lekko poruszy deszczyk. Niemcy boją się tego, boją strat. U nich zasadą jest, że gołąb musi do obiadu przylecieć do domu. Tak więc nie ufajmy Niemcom, wielokrotnie nas zdradzili. Ufajmy polskim gołębiom, bo one są najlepsze w tej chwili na świecie. Ryszarda Wyżymacze. Zapraszam do zakupu na Słonecznym Gołębniku. Ryszard Osnowiec, Słoneczny Gołębnik, Polska. Spójrzmy z bliska jeszcze na grupę gołębi Popstrym Karolu, jak one się tu prezentują. Dodam tylko, że teraz wykluły się jeszcze dwa młodeczki Popstrym Karolu. Gruntowne sprzętanie gołębników, rozdzielenie według pogłowia. Okazuje się, że spóźniłem się o jeden dzień i dwa gołąbki się wykluły. Pozostawię je jednak, bo takie zrzędzenie losu może spowodować, że to będą kapitalne gołębie do rozpłodu. Jeszcze jeden spojrzenie na dzieci Popstrym Karolu oraz Ardeny Ryszarda z linii Van de Wegen. Wnuk w łączeniu z babką. Te gołębie późne już zostały przelotowane, 30-70, 30-70 i w przyszłym roku normalnie w programie lotowym będą uczestniczyć. Tak więc żegnamy się z rankiem i porankiem oraz z białą krawatką i czerwońcem. Do zobaczenia na następnym klipie z poradami o gołąbkach.